Już 21 raz mieszkańcy Dębowca spotkali się na ekumenicznym koncercie kolęd. Tym razem koncert odbył się w kościele świętej Małgorzaty w Dębowcu. Ja się w ogóle cieszę, że po raz 21 w Dębowcu możemy się spotykać, śpiewać i modlić się wspólnie. Te koncerty są dla nas wszystkich bardzo ważnym spotkaniem. Kiedy w okresie kolędowania możemy być razem, kiedy w okresie kolędowania możemy wspólnie przypominać sobie o tym, że przyszedł Książę Pokoju, Jezus Chrystus, po to, aby ten pokój wnosić w nasze codzienne życie, w nasze rodziny, w nasze domy, także w przestrzeń publiczną, wszędzie tam, gdzie przebywamy i w cokolwiek się angażujemy. I z tych kolęd pieśni śpiewanych zarówno przez dzieci, młodzież, jak i zespoły dorosłych, właśnie ta treść o pokoju, o Bożej miłości, to jest to, co chcemy przekazywać na co dzień. W Dębowcu to jest taki ewenement, że tutaj co roku odbywają się te koncerty ekumeniczne. Powstał też pomysł, żeby były dwa w roku. Coś więcej na ten temat można powiedzieć? Tak, 21 lat to szmat czasu. Piękna tradycja i myślę, że wszyscy się z tego bardzo cieszymy, że od tak wielu lat możemy się spotykać, ale nie chcemy na tym poprzestawać. W tym roku zrodził się pomysł, aby nie tylko w czasie kolędowania, ale także w kolejnym ważnym okresie, który jest przed nami, w czasie pasyjnym, w czasie postu, spotkać się, aby wspólnie przeżywać czas refleksji, zadumy nad sensem krzyża i aby też wspólnie śpiewać pieśni pasyjne. Tak więc już teraz zapraszamy w okresie pasyjnym na pierwszy ekumeniczny koncert pasyjny w Dębowcu, który odbędzie się w Kościele Ewangelickim. No właśnie tutaj, u nas, w Dębowcu. Zapraszamy. Nie spodziewałem się, że wyjdzie aż tak dobrze, że ludzie też będą tak zadowoleni, że moi chórzyści jako dyrygenta też będą zachwyceni tym występem. Cieszę się, że wszystko przebiegło bez większych problemów, a organizacja tego to sama przyjemność. A jakieś utwory, które panu przypadły do gustu, najpiękniejsze? Szczerze, wykonanie dzieci moich chórzystów, Mary, czy ty wiesz? Dzieci, które tak naprawdę cały utwór przygotowały same. Jedna z tych dziewczyn uczy się u mnie w szkole, dwójka chodzi do zespołu Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, więc cieszę się, że poprzez starszych swoich rodziców jednak pozyskują te doświadczenia muzyczne i je realizują w swoim życiu. Jak się wam śpiewało w tym roku? Rok, powiedz coś na temat waszego występu. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale wyszło nie tak, jak oczekiwaliśmy, ale było nawet okej. No ale wszyscy byli zachwyceni, także chyba jednak wyszło. No można tak powiedzieć. A tutaj może siostra coś więcej powie, tak? Ja jestem bardzo zadowolona z naszego występu i mam nadzieję, że w przyszłym roku wszyscy zaśpiewamy. A długo się przygotowujecie do takiego utworu? Czy ja wiem. Tak spontanicznie to przyszło w święta i myślę, że od tamtego czasu przed Wigilią, tak mniej więcej. I zawsze tylko w trójkę występujecie, czy jeszcze w jakichś większych składach? Właśnie od dawna, znaczy nigdy nie śpiewaliśmy tak razem w trójkę i tak w tym roku dopiero się złożyło, że w trójkę nam się udało zaśpiewać. Jakie wrażenia po koncercie i jak się wam śpiewało? Bardzo dobrze, mamy świetnego dyrygenta, pana Tatka, więc śpiewało nam się świetnie. A która kolęda waszym zdaniem najlepiej wypadła? Myślę, że ta o pasterzaka najlepiej wypadła. A ogólnie jeszcze z innych chórów, jak mielibyście wybrać, która była taka najbardziej ruszająca serca? Myślę, że piosenka Basi, Rocha i Marysi. Jak w tym roku się podobało? Bardzo mi się podobało.
zwłaszcza chór dzieci był bardzo piękny, uroczyście odśpiewane pieśni, pasterski styl, bardzo mi się to podobało. Po koncercie i rozdaniu dyplomów wszyscy uczestnicy mogli udać się do salki parafialnej i skosztować pyszności, które przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Dębowcu.